Współczesny rolnik ceni sobie stabilizację i bezpieczeństwo. Jest wierny tradycyjnym wartościom, a decyzje dotyczące gospodarstwa podejmuje wspólnie z rodziną. Jednocześnie jest osobą nowoczesną, chętnie korzystającą z internetu i urządzeń mobilnych. Tymi słowami rozpoczęto konferencję prasową banku BGZ. Badanie wykazało także, iż polscy rolnicy potrzebują banku, któremu ufają i który daje im poczucie bezpieczeństwa. Przy wyborze banku przede wszystkim szukają informacji o produktach i jego ofercie. Połowa rolników w oddziale banku dokonuje przelewów, sprawdza saldo konta i historię transakcji. Podobnie przedstawiają się statystyki dotyczące korzystania z kanałów elektronicznych. Co druga operacja bankowa jest już realizowana w kanałach bankowości elektronicznej. Oczywiście, że Bank BGŻ jest bankiem rolniczym i bankiem, który rolnikami się no, bardzo przejmuje. No, tego dowodem są chociażby te badania. Pewnie w świecie polskich finansów albo europejskich to jest najdłużej prowadzony projekt badawczy i z taką największą skrupulatnością. My bardzo, bardzo chcemy dobrze wiedzieć, co dolega rolnikom, czy czego rolnicy potrzebują, żeby jak najlepiej im służyć jako bank. Warszawa nie została sparaliżowana. Rozmowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z rolnikami. To będzie trudny rok dla światowego sektora wieprzowiny. Więcej pieniędzy dla młodych rolników, uaktualnienie listy rankingowej. Paliwa na stacjach, eksport cukru z Polski, otwarcie chlewni, zetor na półgazie, targi w Ostrudzie. Rozpoczynamy tydzień gospodarza, czwartek, 12 lutego. Ciągniki, które kierowały się na protest do Warszawy, nie dojechały do celu z uwagi na brak prawa wjazdu dla tego typu pojazdów. W demonstracji wzięli udział rolnicy, którzy przyjechali autobusami. Liczba uczestników podana przez organizatora demonstracji jest rozbieżna z tą, jaką podają służby porządkowe. 6 lutego do przedstawicieli rolników wysłane zostały propozycje rozwiązań dotyczące wniosków notyfikacyjnych do Komisji Europejskiej w sprawach rynków mleka i wieprzowiny oraz w sprawie projektu ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w rolnictwie. Jednocześnie też wysłane zostało zaproszenie na konsultacje w siedzibie resortu rolnictwa na środę 11 lutego. Spotkanie 11 lutego. Po 20 minutach od rozpoczęcia rozmów wychodzą przewodniczący OPZZ-Rior Sławomir Izdebski oraz Wojciech Mojesowicz. Ostatecznie po rozmowach ministra Sawickiego z przedstawicielami rolników 17 organizacji uczestniczących w spotkaniu powołane zostaje 6 zespołów roboczych. Ich zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań dotyczących problemów na poszczególnych rynkach rolnych. Minister podkreślił, że cieszy się, że udało się przeprowadzić ważne i trudne rozmowy z 17 organizacjami reprezentującymi rolników. Jednocześnie minister Sawicki podkreślił, że organizator dzisiejszych protestów nie wysłuchał propozycji ministerstwa ani opinii organizacji i związków rolników. O rozwoju spraw będziemy informowali. Sytuacja w 2015 roku na światowym rynku wieprzowiny może być nadal skomplikowana. Największy wpływ na taki stan rzeczy będzie miała niepewność dotycząca ewentualnego nawrotu wirusa epidemicznej biegunki świń, rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, rosyjskiego zakazu importu oraz kursów wymiany walut. Epidemiczna biegunka świń wpłynęła na zwiększenie się cen na rynkach obu Ameryk oraz części Azji Południowo-Wschodniej do rekordowo wysokiego poziomu rosyjskiego embargo. Na import wieprzowiny z Unii Europejskiej przyczyniło się do nadpodaży na rynku unijnym. Na rynku chińskim także wystąpiła nadprodukcja i spadek cen. Szacunki w Unii Europejskiej na pierwszy kwartał 2015 będą w dalszym ciągu niekorzystne. Jedynymi pozytywnymi sygnałami wspierającymi eksport są spadek wartości euro oraz ewentualne negocjacje z Rosją w sprawie złagodzenia zakazu na import niektórych produktów wieprzowych. W Brazylii i Chinach sytuacja na rynku będzie sprzyjająca. Brazylijski sektor będzie wspierany wysokim zapotrzebowaniem z rynku krajowego i zagranicznego. W Chinach malejące po głowie czody chlewnej tylko częściowo zostanie zrekompensowane większą prośnością loch, co wpłynie na zwyżkę cen. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uaktualnia listę rankingową określającą kolejność przysługiwania pomocy z działania, ułatwianie startu młodym rolnikom finansowanego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Obecnie znajduje się na liście 8829 rolników, którzy mieszczą się w limicie środków dostępnych w tym działaniu. Jest to o 961 rolników więcej niż dotychczas. Przyznanie wsparcia większej liczbie młodych rolników było możliwe dzięki wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską na przesunięcie dodatkowych 23 milionów euro w ramach PROF 2007-2013 na działanie ułatwianie startu młodym rolnikom. Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi zabiegało o to od dawna i jak poinformowała, Zgoda została przez Komisję Europejską udzielona. Mimo, że dla wielu kierowców ceny, jakie ujrzeli na stacjach, mogły być szokiem, to warto pamiętać, że w porównaniu z ostatnim tygodniem 2014 roku olej napędowy jest, wciąż jest tańszy o 12 groszy na litrze. Benzyna o 18 groszy na litrze, a autogaz aż o 43 groszy na litrze. Skąd jednak dzisiejsze podwyżki? Na stacje dotarły po prostu zmiany, które w cenikach hurtowych zaczęły już w połowie się stycznia. Średnie ceny detaliczne w środę 11 lutego kształtowały się na poziomie 4,44 zł na litrze za diesla, 4,38 zł na litrze za benzynę, 1,96 zł na litrze za gaz. W ujęciu tygodniowym benzyna drożeje więc o 11 groszy na litrze, a olej napędowy 14 groszy na litrze. Nadal to mocno tanieje tylko autogaz. W okresie styczeń, listopad 2014 roku eksport polskiego cukru uległ dość silnej redukcji. Jednocześnie zauważalnie zwiększył się jego import, podaje FAPA Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem było dodatnie, ale w ujęciu rocznym pogorszyło się mocno wartościowo, co należy łączyć obniżenie się cen i rosnącym przywozem przy spadku wywozu. Import cukru do Polski w okresie styczeń, listopad 2014 roku zwiększył się o 5%, ale jego... Wartość zmalała o 6%. Cukier sprowadzono po 537 euro na tonie, co daje spadek o 10% w obrębie roku. Największym dostawcą cukru do Polski były kraje trzecie, skąd sprowadzono 60% cukru. Pozostała część pochodziła od unijnych partnerów. Najwięcej cukru zimportowano z Sudanu, Mozambiku oraz Niemiec i Francji. W ubiegłym tygodniu zapowiadaliśmy, że gospodarz PL odwiedzi gospodarstwo trzodowe, na którym poczyniono inwestycje. Gospodarz Radosław Brzozowski z województwa warmińsko mazurskiego zdecydował się na wprowadzenie płynnego zadawania paszy. Obiekt został wyposażony w system karmienia na mokro niemieckiej firmy Tewe, którą w Polsce reprezentuje firma Telex AgroImpex. Podjął decyzję, że wybuduje. Tuczarnie. Na początek mają to być dwie tuczarnie. Jesteśmy z jednej z, z dwóch tuczarni, która już powstała. Tutaj jest 2000 sztuk tucznika. Obok na wiosnę ma zacząć się budowa kolejnej chlewni na 2000 tucznika. Żywieniem zwierząt w chlewi zajmie się firma Deheis, która posiada zespół doradczy zajmujący się żywieniem czody paszą płynną. Żywienie na mokro ma oczywiście wiele zalet, bo można stosować komponenty odpadowe w żywieniu, które potaniają pasze, nie poprawiają powiedzmy wyniki produkcyjne, są podobne jak na suchym żywieniu, czyli przyrosty powiedzmy, ale możemy mówić o lepszym statucie zdrowotnym, o, o restrykcyjnym żywieniu, które uważam, że jest bardzo ważne i, i, i przydatne. Muzyka Zetor Polska przeprowadził konkurs, w efekcie czego odnaleziono w Polsce ciągnik, który od półtora roku w czasie pracy silnika spala nie tylko ropę, ale także gaz. Czy ciągnik zasilany częściowo gazem jest silny? Jak wyglądają oszczędności? Na te i inne pytania pozyskaliśmy odpowiedzi. Całe materiał oglądaj w naszym programie Arena Maszyn na www.gospodarz.pl To wszystko już w dzisiejszym wydaniu Tygodnia Gospodarza. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.